Czteroosobowa rodzina z Knurowa podtruła się tlenkiem węgla, którego źródłem był prawdopodobnie piecyk w łazience. Do zdarzenia doszło minionej nocy. Do szpitala trafiły dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci. Magda Sincewicz. Tym razem udało się uniknąć tragedii, choć było blisko. Dyżurny stanowiska kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach przyjął zgłoszenie o osobie nieprzytomnej znajdującej się w jednym z mieszkań w Knurowie. Strażacy po przybyciu na miejsce zdarzenia potwierdzili treść zgłoszenia. Udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy wszystkim domownikom, którzy się w tym mieszkaniu znajdowali. Dokonano stosownych pomiarów, potwierdzono tym samym znaczną ilość tlenku węgla obecnego w mieszkaniu. Strażacy dokonali pomiarów jednak w całym pionie, by wykluczyć jego obecność w pozostałych mieszkaniach. Zarządca budynku został zobowiązany do wykonania odpowiednich zaleceń. O tych tylko część z nas pamięta. O czym taki domownik, mieszkaniec powinien pamiętać? O co dbać najbardziej? No, kominiarzy, żeby jednak kontrolowali i wpuszczać ich w danym terminie, czy tam jak ustalo termin, sobie coś w tym sensie, nie? Bo to właśnie dzięki nim zwiększamy szanse na uniknięcie śmiertelnego zagrożenia, ale także dzięki odpowiednim zabezpieczeniom. Okazało się, że poszkodowani nie mieli w domu czujek, które mogłyby ich ustrzec przed zabójczym czadem. Jeżeli by była czujka na tlenek węgla, na obecność tlenku węgla w pomieszczeniu, dałoby sygnał, że to urządzenie emituje spaliny, ale przyczyną emitowania spalin no to jest właśnie nieczyszczenie, nieserwisowanie urządzeń gazowych, typu popularnie mówiąc Junkers. I tu przypomnę, że raz w roku to powinno być robione regularnie. Bo jak się okazuje, zgodnie ze statystykami na Śląsku na 1000 piecyków gazowych 300 powinno być usuniętych ze względu na przekroczone ilości spalin.